Polska na Dzień Dobry, poranny program Telewizji Republika, czwartkowy poranny program i Bronisław Wilczytajn obok mnie w Chłodnym Okiem po raz pierwszy. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Poświęciliśmy tej sprawie kalendarz historyczny, trudno inaczej. Dziś 25. rocznica rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu, 25 lat temu. Akurat tak wtedy wypadało, że to był poniedziałek, dokładnie o 14.23 telewizja publiczna rozpoczęła transmitowanie tego najsłynniejszego spotkania. Te wszystkie pamiętne, historyczne zdjęcia czarno-białe, które widzimy publikowane w gazetach przy okazji. To jest właśnie to posiedzenie. Tak, zacznę może od anegdoty, bo mówimy oczywiście o Okrągłym Stole i to można bardzo długo, ale zacznę od anegdoty. Przypominam sobie taką anegdotę. Któż był wtedy głównym reporterem telewizyjnym z Okrągłego Stołu? Mówisz o telewizji reżimowej. No była jedna telewizja, no to... No było też parę podziemnych mikro... Znaczy, nie było telewizji, wideo, nie było. Telewizji nie, inicjatyw wideo, bo oczywiście nie było żadnych tych. To była Lewica Lewicy. Aleksandra Jakubowska. Otóż, i teraz ważne... O kim ja mówię, bo to jest istotne. Otóż rozmawiałem o tym z Krzysztofem Kozłowskim, w którym wówczas jeszcze byłem w dobrych stosunkach. Ja byłem w Paryżu, on przyjechał do Paryża i opowiadał o pierwszych, trochę później, bo to był już była jesień 1989 roku po powołaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego. On wtedy jeszcze nawet nie był wiceministrem, ale był szykowany na wiceministra spraw wewnętrznych, potem się stał się ministrem spraw wewnętrznych, jednym z najżarliwszych obrońców Okrągłego Stołu i w ogóle pogromców wszystkich rewizjonistów, którzy próbowali cokolwiek zmienić, zweryfikować, inaczej ocenić. Ale to jeszcze było świeżo. I opowiadał mi scenę. I ja tą scenę przytaczam już parę razy, a to warto ją zapamiętać, bo w tym kontekście nabiera dodatkowe znaczenie. Otóż opowiadał, że jak w czasie Okrągłego Stołu, no to pani Jakubowska Aleksandra prezentowała taki twardy, tradycyjną linię telewizji urbanowej wobec opozycji, czyli wręcz jak ich widziała, to prychała z pogardą, z niechęcią. No to będę może nam to przypomnieć obecną postawę wobec opozycji. No, niewiele się różni od tego. Prychanie tak też. Ale to nie tylko pojawia. Prychanie, oburzenie się, kpienie, po prostu no, dawanie do zrozumienia, że to jest po prostu poniżej godności czasami zadać jakieś pytania, ale w ogóle lekceważąco. Stronnicze komentarze zamiast relacji, stronnicze komentarze i tak dalej, i tak dalej. I uczestnicy Okrągłego Stołu z tej strony opozycyjnej mówili sobie, nie znosili jej potwornie i mówili sobie, że kogo jak kogo, ale ją, jeżeli kiedykolwiek dojdziemy do władzy, wtedy wydawało się perspektywą bardzo odległą. I to takie raczej żarty były, ale takie kogo jak kogo, ale ona zbity pysk wywalimy, bo to po prostu jest niedopuszczalne, czy coś takiego udaje dziennikarza w ogóle jest. Po czym okazało się, że historia uległa przyspieszenie, powstał nowy rząd, tego wszyscy więcej się stało, Kozłowski został ministrem. Potem były przyspieszone wybory prezydenckie, wygrał je Wałęsa pod hasłem przyspieszenia. Cóż się wówczas stało? Stało się wówczas to, że Aleksandra Jakubowska, oburzona, że pojawiły się nowe władze, a nie Andrzej Drawicz, który zachował po prostu w całości tą strukturę Radiokomitetu i bronił jej, reprezentując niby opozycję, prawda, w nowym rozdaniu. Pojawił się ktoś nowy, tym kimś nowym był Marian Terlecki, nowy ten, i ona opuściła ostentacyjnie na wizji tą telewizję, czy ona była wtedy prezenterem wiadomości, wyszła po tym, zabrała torebkę sławną. I cóż się działo w prasie tej niby jeszcze ciągle wydawało się naszej, a potem w Gazecie Wyborczej, że to po prostu, cóż za wspaniała kobieta, cóż za wzorzec dziennikarstwa, metr Sèvres. Wypowiadał się również Krzysztof Kozłowski dokładnie tymi słowy na ten temat. To był 90 rok, nie, to był początek 91 roku, czyli mniej więcej półtora roku po tym, kiedy mi mówił, że co jak co, ale tą babę to na zbity pysk wywalimy. A jeszcze jedną rzecz opowiedział, bo tak przerwę, bo tak rozpisze anegdota, jest zabawna. Otóż po powołaniu rządu Mazowieckiego opowiadał, jak to pojawiła się z pierwszym wywiadem u Mazowieckiego, któż się pojawił? Aleksandra Jakubowska. I opowiadał mi Krzysztof Kozłowski, ja jego zacytuję, żeby nie było. Otóż mówi, to co ja widziałem, to po prostu przekroczyło moje pojęcie, mówił Kozłowski. Ona nam się oddawała na tym korytarzu. Ona mówiła, że co chcecie, już, możecie mieć, prawda?
I żeby to było coś niebywałego, że on jednak takich postaw nie... To była ten wzorzec z metr dziennikarstwa, szybko który poszło. Jak widać pokazuje. I teraz co ta anegdotka ma do okrągłego stołu? No bardzo dużo ma do okrągłego stołu, ponieważ jeżeli chodzi o okrągły stół, to istnieją dwie legendy, ja bym powiedział, moim zdaniem. Dwie legendy okrągłego stołu. Czarna i biała legenda. Dominuje biała, to w tej chwili zobaczymy. Cóż to wykorzystaliśmy szansę daną przez historię, pisze Adam Michnik na pierwszej stronie, że zawsze marzył o tym, jak siedział w więzieniu, żeby Polska była niepodległa, demokratyczna i sprawiedliwa i tak jej się doczekał, że jesteśmy krajem stabilnym, z zabezpieczonym sojuszami, z mocną gospodarką, który stał się z importera demokracji i eksporterem. Jaka to Polska jest? Sprawiedliwa. Sprawiedliwa, demokratyczna. To wszyscy wiemy. No ta demokracja polska, niepodległa rzeczywiście. Z mocną gospodarką i zabezpieczona sojuszami. Tak, No tak, z tak. Moskwą zwłaszcza, prawda, mamy te sojusze. No z pewnością, jeżeli patrzymy na perspektywę tamtych czasów i obecnych, no to jest ogromny skok, nie ma w ogóle co dyskutować, bo to ciągłe porównanie z komunizmem są absurdalne. Ty jesteś za młody, natomiast ja pamiętam doskonale w szkole jeszcze za czasów, ja chodziłem do szkoły jeszcze za czasów Gomułki. Otóż wtedy bez przerwy były takie porównania ze strony szefów partii, którzy mówili, że przecież jest o tyle lepiej niż przed wojną. O proszę bardzo, o tyle lepiej niż przed wojną. Zaśmiewaliśmy się z tego. Prawda? Wszyscy takie absurdalne porównania. W tej chwili ciągle słyszymy porównania z komunizmem, a w komunizmie było tak, prawda? Więc to jest fascynujące porównania. Ale ja wróciłbym do tych czarnej i białej legendy. Ta dominująca biała legenda to jest, że porozumieli się ludzie dobrej woli. Nagle okazało się, że ci, którzy nas gnębili, to tak naprawdę patrioci, tylko trochę inaczej rozumieli polską rację stanu. Człowiekiem dobrej woli okazał się Czesław Kiszczak, Wojciech Jaruzelski i tak dalej, i tak dalej. Po prostu oni inaczej rozumieli polską rację stanu. Im się wydawało, że polska racja stanu to jest podległość Moskwie, to jest totalitaryzm, to jest dławienie. Tak po prostu przez pomyłkę rozumieli, ale przy okrągłym stole dojrzeli, do tego nagle zrozumieli i się połączyli z dobrymi ludźmi z drugiej strony, stworzyli wspólny układ i od czasu już wspólnie budują tę naszą wspaniałą, najlepszą z możliwych ojczyznę. Istnieje czarna legenda. To oczywiście, jak ja mówię, biała legenda, no to jest w punkcie wyjścia. Zaznaczam swój dystans do tego, co najmniej dystans, odpowiadając, że to nic z rzeczywistością nie ma wspólnego. Istnieje czarna legenda, która też uważam, że nie do końca jest z rzeczywistością blisko. Otóż jest to legenda taka, że już wcześniej przygotowali się różni, prawda, zdrajcy ze strony Solidarnościowej, żeby się dogadać przy okrągłym stole i podzielić tam Polskę i, prawda, i przejąć władzę. Ta legenda niestety jest trochę bliższa prawdy, chociaż jest legendą, ponieważ to nie jest tak, że do okrągłego stołu siadali z tej strony naszej opozycyjnej ludzie pełni złej woli, którzy chcieli się sprzedać czerwonym. Nie. Solidarność od początku wzywała do dialogu. Taki byliśmy sytuacji. W tej chwili nam wygodniej jest mówić tak trochę historycznie, że no prawda, potem się Związek Radziecki zawalił, w ogóle komunizm upadł. Tylko, że wtedy nikt tego nie wiedział. Komunizm na oko twardo trzymał się we wszystkich krajach. Wprawdzie była tam ta pierestrojka i głasność w Rosji, no ale to wyglądały na manewry wewnętrzne. W Polsce siedziały wojska sowieckie. Na zachodzie, Polska była w środku bloku sowieckiego, na zachodzie było NRD, które warczało w razie czego, że gotowe jest wkroczyć do Polski. No więc wydawało się, wszystko, cały aparat władzy był w rękach komunistów i podjęcie negocjacji wydawało się dość oczywiste w tej sytuacji. Co było niebezpieczne to, i co było no, moim zdaniem skandalem, to było się trzymanie tych porozumień okrągłego stołu, kiedy sytuacja zaczęła ulegać zmianie. Radykalnie uległa zmianie. I tu jest to sformułowanie sławne Bolesława Geremka, powtarzane przez Mazowieckiego i przez innych, pacta sunt servanda, które na pierwszy rzut oka brzmi pięknie, czyli porozumienia zobowiązują. Tylko pytanie jest, wobec kogo ta opozycja powinna czuć się zobowiązana? Ta opozycja była reprezentantem polskiego narodu, polskiego społeczeństwa. Nie wybrana, ale to trudno mieć do niej zastrzeżenia, bo nie było możliwości wybrana. Miała reprezentować. Jeśli była taką pozycją, to powinna zrobić wszystko, żeby to społeczeństwo, naród polski miał prawo wyboru. Otworzyć wszystkie możliwe śluzy demokracji. Dać mu możliwość podejmowania decyzji. Trzymanie się
zasad okrągłego stołu, to jest trwanie, to jest betonowanie pewnego układu, który może był wygodny dla nich, dlatego że nie, znaczy nie może, tylko na pewno, dlatego że zapewniał im tą pozycję szczególną, ale który nie ma nic wspólnego z traktowaniem poważnym demokracji, podmiotowego narodu, etc., etc. I to oczywiście można mówić o tych wszystkich niebezpiecznych zjawiskach, które tam się pojawiały, którym przodował Adam Michnik, to takie zblatowanie się z tymi komunistami, dogadywanie się z nimi, prawda, na przyszłość tworzenie tego sojuszu, zmiana sojuszy. To wszystko już wtedy rzeczywiście było. Ale to nie było tak, że ci ludzie, którzy siadali do można powiedzieć, mieli złą wolę. Nie. To, co się stało się później. To było dużo elementów, ja to złożyłem, i to ciekawe byłoby analiza tego, dlaczego tak się stało. Zresztą nie wszyscy, którzy siedzieli przy okrągłym stole, prawda, poszli tą drogą. Prawda? Ważne uzupełnienie na koniec, bo już musimy zamykać to pierwsze wydanie Chłodnym Okiem. Dzisiaj spotkamy się z Bronisławem Wilcztajnem ponownie za niespełna godzinę. Instytut Pamięci Narodowej, który na temat zarówno wprowadzenia stanu wojennego, jak i przygotowań do Okrągłego Stołu sporo ciekawych publikacji przygotował i tego, co działo się pomiędzy tymi datami, od pewnego czasu udostępnia w formie elektronicznej te publikacje. I na przykład dwa takie fundamentalne tomy przygotowane pod redakcją Antoniego Dudka, Zmierzch Dyktatury, które takie istotne, także wewnętrzne dokumenty od połowy lat 80. do 89. roku zawierają. Są dostępne w tej chwili, mieli Państwo, na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej we wszystkich możliwych formatach czytanych przez elektroniczne czytniki książkowe, więc można spokojnie się w te publikacje zaopatrzyć i przeczytać na własne oczy, jak wyglądały te ostatnie manewry przed podjęciem dialogu z opozycją przez władzę komunistyczną. Gorąco zachęcam do tego, żeby tak właśnie uczynić. Polska na Dzień Dobry to jest poranny program Telewizji Republika. W nim już teraz najświeższe informacje.